Dzień dobry Państwu, Adam Rak, a to jest Kumparik 24 TV i program To Warto Wiedzieć. Co warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji? O tym już za chwilę. Rozpoczynamy program jak zwykle od podsumowania wczorajszej sesji na Książęcej. A na polskim GPW, no cóż, marazm można by rzec. Większość sesji upłynęła pod kątem konsolidacji. Konsolidacji w okolicy 1600 punktów, jeżeli chodzi o WIG 20. Ten kończył sesję dwa punkty poniżej tego kluczowego wsparcia. 0,11% tyle straciły nasze blue chipy w trakcie wtorkowej sesji. Indeks szerokiego rynku WIG stracił natomiast 0,01%. Nieco lepiej poradziły sobie spółki z drugiej linii MWIG 40 i SWIG 80. Kolejno 17,01% powyżej kreski. Ta wczorajsza sesja, no rzeczywiście, tutaj nie była zbyt najlepsza wśród tych spółek największych. No niestety negatywnie wybijało się chociaż CCC, chociażby CCC 3,6%. Kolejną słabą sesję mają natomiast za sobą banki. I tutaj chciałbym skupić się chociażby na Aliorze, który rzeczywiście tutaj wczoraj, no cóż, potaniał o przeszło 3%, podobnie zresztą jak mBank, PKO BP zniżkowało 2,6%. No, sektor bankowy ma za sobą ciężkie chwile, ma przed sobą chyba równie ciężkie dni, bo tutaj no, niewiele się zmienia. Na szerokim rynku negatywnie wyróżniały się akcje XTB. XTB, które no cóż, w ostatnim czasie również było nieco mieszane i mieszane to jest słowo, które warto sobie chyba wpisać do notesu, warto sobie przykleić gdzieś przy monitorze, no, bo wszystkie naprawdę informacje, wszystkie wydarzenia, które w ostatnim czasie dzieją się na rynku, są właśnie takie mieszane. Chociażby wczorajsze ogłoszenie przez niemiecki bank, przez niemiecki sąd, iż program QE Europejskiego Banku Centralnego jest niezgodny z niemiecką konstytucją. To również okazało się być wydarzeniem mieszanym. Początkowo wyprzedaż szybko została zasypana, w szczególności na europejskich parkietach. Nie tylko na europejskich, na amerykańskich również, ale do Wall Street jeszcze przejdziemy. Więc co z tym XTB? Jeden z akcjonariuszy XTB, Systeksa, dobrze przeczytałem, zamierza sprzedać około 19 czy ponad 19 milionów akcji brokera. I to oczywiście w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. O tym informowała już wczoraj agencja Bloomberg. No cóż, akcje naszego giganta zareagowały nieco negatywnie na te informacje. 10,95% spadku, 7,48 groszy. To jest wycena aktualna papierów XTB, a niedawno testowaliśmy okolice 11 zł testowaliśmy po tych sławetnych wynikach, gdzie XTB chwaliło się kilkusetprocentowym wzrostem dochodowości, kilkunasto czy kilkutysięcznym wzrostem liczby klientów. No cóż, mimo wszystko XTB gratulujemy wyników. Świetny pierwszy kwartał dla wszystkich pośredników w handlu. Natomiast naszą uwagę skupiamy teraz w tym momencie na Orlenie, bowiem spółka pokazała wyniki za pierwszy kwartał. Strata w wysokości ponad 2,2 miliarda złotych to wynik netto. To chyba też wynik walki z koronawirusem. Orlen był jedną z tych spółek, które chyba dosyć mocno były wykorzystywane w ostatnich tygodniach, nawet powiedziałbym w ostatnich miesiącach, do walki z pandemią koronawirusa. Chociażby przestawienie dwóch linii w jednej z fabryk Orlenu właśnie na produkcję płynu dezynfekującego czy płynu antybakteryjnego. No pokazuje właśnie tutaj kuriozum spółek Skarbu Państwa. Po trzech miesiącach tego roku 2,2 miliarda złotych straty netto na wyniku po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie, uwaga, 317 milionów. Wynik ten w porównaniu z tym samym okresem z roku 2019 jest niższy o 3,1 miliarda złotych. No cóż, mało optymistyczne dane na samym początku sesji.
czy no właśnie, na samym początku sesji, bo wczoraj PKN Orlen delikatnie zwyżkował 1,65%, a tutaj sesja już de facto nam się rozpoczyna. Godzina 9.01 na naszych zegarach i na otwarcie na rynku terminowym już za nami. Jak się otworzyła? Otworzyły kontrakty na WIG 5 punktów powyżej wczorajszego zamknięcia, 0,31% na plusie, więc no cóż, samo PKN Orlen chyba nie pogłębi tych spadków, chyba nie pogrzebie tych byczych sentymentów, które wciąż obecne są przy książęcej. Warto wspomnieć właśnie, nawiązując do tych byczych sentymentów, o zysku Aliora. Alior wczoraj tracił, natomiast zyski czy wyniki za pierwszy kwartał mocno powyżej konsensusu. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale spadł do 73,2 miliona złotych z 103,5 miliona w okresie rok wcześniej. Mimo wszystko zysk ten okazał się być o niemal 30% wyższy od oczekiwań analityków, więc mimo wszystko jest tutaj pewien pozytyw, tak. Wynik odsetkowy banku sięgnął 776 milionów złotych, był zbliżony do oczekiwań analityków. Wynik na przykład z opłat i prowizji wyniósł z kolei, co ciekawe, 137,4 miliona złotych, był 14% poniżej szacunków na rynku, więc tutaj Alior Bank no, nie pobiera tak dużo tych opłat, jak moglibyśmy sądzić. XTB, Alior, PKN, Orlen to są spółki, które interesują polskiego inwestora, a co się dzieje na Wall Street? Na Wall Street wzrosty. Rynek liczy na odblokowanie gospodarki i chyba właśnie wizja tego zniesienia lockdownu napędza, no cóż, nie tylko S&P 500, które wczoraj zwyżkowało o 0,9%, kończąc dzień na poziomie 2868 punktów. Dow Jones Industrial z drugiej strony zyskał 0,56%. Nasdaq Composite poszedł w górę aż o 1,13%. Jak tutaj jeden z analityków przekonuje, rynek w dalszym ciągu jest wrażliwy, ale jedna rzecz jest jasna, dołek popytu jest za nami, co pokazują rosnące ceny ropy naftowej. I ropa naftowa rzeczywiście była tym aktywem, które wczoraj no naprawdę rozgrzewało umysły wszystkich. Ropa naftowa, ropa WTI wczoraj testowała okolice $25. W tym momencie delikatnie konsolidujemy, delikatnie nawet tracimy 0,81% w dół wobec wczorajszego zamknięcia, a też przypomnę, czy zwrócę uwagę, że dzisiejsze otwarcie kontraktów terminowych było już na nieco wyższym poziomie, więc de facto w trakcie dzisiejszego dnia tracimy nieco więcej niż te 0,8%, a w tym momencie nawet 1,2%. No i właśnie, podsumowaniem rynku surowcowego, bo o ropie warto mówić i ropa jest chyba najważniejszym surowcem w tym momencie, $24.27 za baryłkę WTI. Nie robi wrażenia kompletnie, ale przypominam, byliśmy sporo poniżej tego poziomu, więc cieszmy się z tego, co mamy i rozpocznijmy dzień w nieco lepszych humorach.